Siema widzowie, dzisiaj pierwsza nocka w tym roku. Łowisko Wiktoria w Przybysławicach. Nastawiamy się na białoryb, no bo co by innego. Spławi grunt, zobaczymy co się będzie działo, zaraz wam pokażę nad wodą co się dzieje. Na razie rozłożyłem spławik i federa. Złapałem jedną płotkę na białego robaka. I jak będzie się co... O, właśnie mamy branie na spławiku na białe. Tam mamy spławik. Czyli coś się jednak dzieje. O kiju do domu nie wrócimy. Z nowych rzeczy, które możecie jeszcze zobaczyć, to oczywiście mata Mikado karpiowa. Dużo mnie nie kosztowała, ale się przyda. Zanęta, jakie używam, to jest Trapper. Uniwersalna, dostałem jej z koła, od prezesa koła PZW 10 kg, no to co, trzeba wykorzystać. Z tym z kukurydza, woda z kukurydzy, nie? I sobie tym nędzę. Właśnie coś spławik zaczął jeździć, tam dwa białe robaczki są. Na federku jest założony dumbbell z pepperoni. O. Tu się coś spłoszyło, jakaś drobnica. Nie wiem, czy widzicie spławik. Chyba nie. Ale coś zaczyna płynąć. Taką płoteczkę na spławik mamy. Na białe robaczki. Na razie do wiaderka rzucę. To może potem uzbroimy jedną wędkę na żywca, bo tutaj jest dużo, dużego suma, więc będziemy kombinować. Już się powoli robi ciemno. Nie widać jeszcze spławika, ale tu federek, a tu położyłem spławikówkę, bo nie chciało mi się od tam latać. I sobie tak leży. O, coś się bawi. Jak spławik skacze prawo lewo. Pewnie płoteczka. No, widzowie, ciemna noc. Jakieś te światła widać z daleka. Z tyłu ognisko się pali. Na spławik miałem branie. To leszcz się spiął, nie zdążyłem go wsadzić do podbieraka. No takie już około 30 cm na pewno miał. Więc coś tam się dzieje. Godzina to nie wiem, która jest, zaraz wam powiem. 22:18, także jeszcze dużo czasu przed nami. Mam nadzieję, że coś złapiemy, bo tak no. A i z gruntem też miałem. Założyłem na karpiówkę pelet 9, nie, 12 chyba milimetrów. Banan. No i też coś piknęło raz, ale tam takie branie to wiecie. A na federku białe robaki założyłem. Patrzcie, tak tu siedzę, nie? Coś mi się tu zaczęło ruszać. A miło, szczur do podbieraka wlazł. No, i do wody. No, widzowie, mamy leszcza. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć. Ale jest. Na spławik, na czerwonego robaka. Zaraz go wypnę, bo jest głęboko zażar. O. Akurat, o, federa przerzucałem. Ja się przerzucałem, chciałem przerzucić. A tu, o, patrz, się jedzie spławik. I o, wyciągnąłem takiego leszczyka, zaraz wam go pokażę, jak dopuszczam. Rybka odchoczona. I wypuszczamy do wody. O.
No widzowie, trochę zimno zrobiło, bo jest taki mroźny, lekki wiaterek i jest około 11 stopni, tak przynajmniej pokazuje w pogodzie. No i po tym leszczu się w sumie nic nie działo, przerzuciłem zestawy. Federa dałem na czerwonego robaka. Karpiówkę zrobiłem na suma. Dałem trzy takie grube, potężne rasuwy. No i spławik, jak stał, tak stał. W sumie raz przerzuciłem też na czerwonego cały czas. Bo na te białe robaki to się nic nie dzieje. Jedna płotka czy dwie tam wpadły wcześniej. Jeszcze jak widno było, ale to... Wiecie, jak to z tym było. No i nic. Czekamy dalej, łowimy. A godzina jest... 23:32.